230 zł za litr tego żelu antybakteryjnego. No i elegancko. Nie. Maseczka się jedna zaklinowała. Cześć, z tej strony Krycha. Niedawno zabrałem was na wycieczkę do naszej pięknej stolicy Polski, czyli do Warszawy, aby pokazać wam pierwszy na stołecznym rynku market całkowicie pozbawiony kasjerów. A tym razem, mój drogi widzu, przygotowałem dla ciebie kolejną ciekawostkę, czyli maseczkomat, urządzenie, które zaopatrzycie w najpotrzebniejsze środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki, żel antybakteryjny czy maseczkę, właśnie wtedy, kiedy będziesz tego najbardziej potrzebował, czyli na przykład podczas spaceru. Jeżeli ten film się tobie spodoba, pamiętaj, aby zostawić tutaj kciuka w górę. Jeżeli dobijemy ich tutaj 1000, natychmiast z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa specjalnie dla was kręcę kolejny ciekawy film właśnie z taką ciekawostką. Jaka to będzie, to przekonacie się w najbliższym czasie. A teraz zapraszam na warszawskie ulice. No i moi drodzy, dotarliśmy już na miejsce. Warszawski Służew, ulica Mozarta 1, teren spółdzielni mieszkaniowej Służew nad Dolinką. W przejściu pomiędzy blokami znajdujemy automat w kształcie prostokąta o wymiarach 1 m na 2 m. Niczym takie wietnamskie przyczajone myszojelenie podchodzimy i sprawdzamy zawartość asortymentu oraz również to, w jaki sposób możemy dokonać zakupu. Natomiast natychmiastowo orientujemy się, że w automacie brakuje właśnie rękawiczek ochronnych. Pozostałe rzeczy jeszcze są dostępne w dość sporej ilości. Pokażemy wam teraz, w jaki sposób dokonać zakupu maseczki ochronnej trójwarstwowej i czy w ogóle będzie to możliwe. Proszę bardzo. Próbujemy dokonać zakupu w maseczkomacie. Kupimy sobie maseczkę medyczną za 8,80. Podchodzimy i naciskamy przycisk start. Proszę wybrać produkt. Następnie wybieramy numer 13. 13. Pechowy 13, zobaczymy jak będzie. Produkt niedostępny. 14 może. 14. Produkt niedostępny. To może dawaj 16. To może spróbujemy 16. Produkt niedostępny. Uwaga. Również produkt niedostępny. Mimo że... 19 zaklinowane. O nie, proszę zobaczyć. Faktycznie. Maseczka się jedna zaklinowała i nie można zakupić. Proszę wybrać produkt. 53. 53. Proszę użyć karty. Uwaga, zbliżamy. Autoryzacja. Proszę czekać. O, mamy jedną rzecz. I proszę. Dziękuję. I udało się tym razem zakupić żel do rąk antybakteryjny z witaminą B5 i aloesem. No nieźle. Proszę wybrać produkt. Płyn do dezynfekcji numer 28. Proszę użyć karty. Autoryzacja. Proszę czekać. Działa chyba. Jak najbardziej. No elegancko. Nie no. Jest. Ale myślałem, że ci się to stanie to samo co w Carrefourze. Nie no, jest chyba okej. Dobra, Samuraj, pokaż co to za płyn. Tutaj, moi drodzy, płyn do dezynfekcji Biolabs. Ostatecznie udało nam się zakupić żel antybakteryjny do rąk, jak również płyn antybakteryjny. Niestety automat był prawdopodobnie uszkodzony i nie było możliwości zakupu maseczki. W naszym opakowaniu żelu znajdują się 3 saszetki, każda zawiera 1,5 ml żelu do dezynfekcji. Możecie sobie teraz zobaczyć go na przebitkach firmy Biolabs. Cena, no powiedzmy, jeszcze w granicach przyzwoitości. Natomiast 60 ml żelu do dezynfekcji kosztuje, uwaga, 13,90 zł. Co daje nam w przeliczeniu na 1 litr około 230 zł. A wy narzekaliście, że na Orlenie czy w marketach płyny do dezynfekcji osiągają kosmiczne ceny. No tutaj musicie sami przyznać, 230 zł za litr żelu o działaniu antybakteryjnym. Czy to dużo, czy mało? Powiedzmy, że jeżeli zakupujemy sobie Coca-Colę w takim automacie, w maszynie, to jej cena jest, wiadomo, no powiedzmy,
dwukrotnie droższa od takiej standardowej, którą możemy zakupić w sklepie. Natomiast tutaj mi się wydaje, że jeżeli chodzi o ten płyn, cena jest no, co najmniej wygórowana, minimum wygórowana. To jest moja oczywiście opinia, wy macie prawo mieć swoją opinię, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tej cenie 60 ml za cenę 13,90. W Warszawie znajduje się kolejna maszyna, do której się udaliśmy, dokładnie na bazarek na rogu ulicy Wołoskiej i Oddyńca. Postanowiliśmy pojechać tam, aby zakupić tą maseczkę, której nie udało nam się dostać w pierwszym maseczku. Macie. I tutaj, no niestety, negatywne zaskoczenie, maseczki nie były dostępne. Znaczy, były w automacie, ale nie można było ich zakupić. Po prostu nie było takiej szansy, aby dostać ten produkt. Spróbowaliśmy zakupić coś innego, zobaczcie. Co wybierasz? 42. 42, dobra, ok. Proszę użyć kartę. Zbliżamy kartę. Autoryzacja, proszę czekać. Uwaga. No tym razem się udało, pokaż. Proszę zobaczyć. Żel do rąk antybakteryjny. Maseczkomaty rzeczywiście działają, ale tak nie do końca. W dwóch, których byliśmy w Warszawie, niestety nie mogliśmy zakupić maseczki. Czyli to, co będzie w najbliższym czasie obowiązkowym składnikiem naszego wyjściowego ubioru. Co do cen, bo to jest najważniejsze, to budzi w ostatnich czasach duże kontrowersje. Powiedzmy sobie prawdę. Każdy chce zarobić. Takich urządzeń w najbliższym czasie będzie ich powstawać bardzo, bardzo dużo. To jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Polacy są bardzo przedsiębiorczym narodem, natychmiast wypełniają luki, które warto się wbić, aby zarobić jakieś pieniądze. Natomiast pytanie, czy zawsze cena musi być akurat taka, o tym decyduje. Powinno decydować w mojej opinii prawo popytu i podaży, jednak z uwzględnieniem też sytuacji, która jest obecnie. A co ty, mój drogi widzu, sądzisz o cenach, o maseczkomacie? Jak ty to widzisz? Koniecznie podziel się opinią w komentarzu. Czekamy na wasze opinie dotyczące takich ciekawych wynalazków, odpowiadających właśnie na bieżące zapotrzebowanie rynku. Czekamy na twoją opinię. Ja oczywiście deklaruję, że w najbliższym czasie udamy się do Poznania. Pokażemy też również fajne, fascynujące ciekawostki i jak również będziemy kontynuowali naszą serię kulinarną. Tak więc wkrótce fajne kolejne produkcje. Zapraszamy serdecznie na naszą wielką grupę Bojownicy Krychy. 11 tysięcy ludzi jest razem z nami. Tam recenzujemy właśnie takie ciekawe rzeczy jak maseczkomaty, jak zakup w markecie bez kasjerów, jak również lokale gastronomiczne z waszej okolicy. To jest miejsce specjalnie dla was, Bojownicy Krychy. Klikajcie link w przypiętym komentarzu, opisie. No i oczywiście mój Instagram mrkrycha, źródło wszelakiej wiedzy o moim życiu prywatnym, jak również o tym, co najbliższe odcinki nam przyniosą. Jeżeli chcesz wiedzieć pierwszy, obserwuj mojego Instagrama. A teraz ja już was żegnam. Trzymajcie się cieplutko do ekranu końcowego. Cześć! Ekran końcowy. No i jak? Rękawiczek nie było, maseczki również się nie udało kupić, ale odcinek moim zdaniem wypadł całkiem sympatycznie. Niedługo Żabka wprowadza do swojej oferty maseczki, dlatego niebawem postaram się nakręcić dla was film, jak z ich dostępnością, czy rzeczywiście w każdej Żabce będzie można dostać taką maseczkę. Bądźcie czujni, zaznaczcie sobie koniecznie dzwoneczek i subskrypcję na tym kanale, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Po boku dwie poprzednie produkcje. Oczywiście pamiętam o tym, aby kontynuować serię kulinarną. Jak najbardziej już kolejne filmy w przygotowaniu. Tak więc śledźcie na bieżąco, wpadajcie na poprzednie produkcje. A teraz trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam ja, czyli Mr. Krycha. Trzymaj się mordeczko. Dużo zdrówka dla ciebie i twojej rodziny.